Chyba działa. Jeee! Myślałem, że mi save pokasowało. Ale miałem zesranie, autentiko. Cześć, siemanko wam wszystkim, tutaj Lisi Gracz i przed nami kolejny odcinek Spore. Będziemy dzisiaj przechodzić do fazy cywilizacji, czyli tej wyższej, już przedostatniej fazy. I tak, no widzicie, że się dużo tam w tle pozmieniało, ale to zaraz wam opowiem. O, tam się dzieje. Zaraz wam opowiem, tylko najpierw przejdźmy do odcinka. Tak więc, zapraszam do oglądania. Reasumując, wracamy tutaj. Przechodzimy już do fazy wyższej. Historia. No i tak. Byliśmy bardzo agresywni, ale teraz jesteśmy bardzo przyjaźni. Jesteśmy spokojnymi ziomeczkami. Rzuciliśmy nasze złe tradycje odnośnie jedzenia mięsa i atakowania wszystkiego, co popadnie, żeby teraz pić. Pokój wszędzie, peace, peace. MPO, jak to woli, dobra. Idziemy w następną fazę, czy enterem przejdę? Nie, muszę celować na piksele. Udało się. Więc tutaj. Zbudować cywilizację i będziemy to robić. Moje plemię panowało cały kontynent i jest gotowe do przejścia od prostego wiejskiego życia do cywilizacji jako pierwsze na planecie. Oh my god. Nie żartuję. Już tak tego nie przeżywam. Anyway, co tu się zmieniło? Mamy przeprowadzkę mieliśmy lekką i z tego właśnie wynika zmiana otoczenia. Wow. To by łączył 1 plus 1, ale powiem na wszelki, jakby trafił się ktoś mniej rozumny. Anyway, teraz budujemy swój ratusz. Yeeej! Jakby to zbudować? To są pająki, to ja bym zrobił taką kurtę, taki kokon. O! I tutaj! Musi być daszek, żeby wody nie nakapało. Oczywiście, że flaga musi być. Może nie tak. Nie jest jakaś taka. O, jest taki maszcik. Stój, czesz prosto. Nie walcz ze mną. Ciężkie życie budowniczego. No, przepraszam, pik. O, jasny gwint. Stójżesz. O. Aha! Wygrałem z tobą. Boję się, że jak to ruszę, to zepsuję. Dobra, nie chcę będzie tak. Nie chcę będzie tak. Dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa nie chcę będzie tak. Ha ba ba. Okej, jakieś wejście trzeba zrobić do tego konsulatu. Takie cosiek. Ciężko ucelować, jak mam jakąś niedokładną myszkę, bo tam gdzie jest kursor, to tego nie łapie. Dobra, więc teraz mamy ukryte w liściach trochę, więc malowanko. Gdzie to jest coś drewnianego, takiego czysto drewnianego, co będzie już taki. I teraz idziemy robić krzaczki. Drzewne kolory, coś się trafi, może w sumie nie przyglądałem się tak bardzo. O, tutaj, pyk. Teraz inny kolor, myk. Samą ramę, elegancko. Kurde. To jest święta ziemia. Wola Boga. I did it. Chyba mnie w tą stronę postawiłem wejście. Znowu muszę wypikać. Dobra, muszę unikać takiego wulgarnego języka. Kurde bele, znów z miejscu postawiłem wejście. Ten ludek w górnym logu będzie tak się cały czas kiwać, no cóż. O, tam się kłócą. Będziemy religijni. Religious będziemy. O. Ciasto? Połują go? Te dźwięki przerazy.
Tam będzie chyba autko robione. Z ratuszem to odwaliłem. No dobra. Nie to z tej strony wyjście. Przyznaję się bez bicia. Dobra, ten mobil. Jakbyś był pająkiem, jakbyś prowadził pojazd. Robimy takie coś. Albo ciągnik zrobimy. Robimy ciągnik. Aha. I szersze opony. Żeby po każdym gnoju pod... Szersze opony. Dobra, mam to. Jakiś kokpit. Chyba taki najlepszy, jo. Nie, to musi być kwadratowy. Taki. Chyba zepsułem, bo to powinno być... O, takie coś. I nasz traktorek prawie że gotowy. No ja... Przestań mi wyłapać nie to, co chcę. Dobra, do tego kokpitu coś jeszcze dołączymy. To jeszcze nie koniec zabawy. Budowanie kokpitu. Dobiliśmy pierwszą część traktora. Klakson musi mieć. Takie są... przepisy. A, nie, no taki klakson. Ty, to będzie znaczek. I elegancko. Nie nauczył się tego wykładać. No i mamy taki wstępny pojazd. Ile jeszcze mogę, ile mam klocków Lego? Ale ma wydech. Rura musi coś tam. Dobra, co ja jeszcze mogę? Ile mam tych klocków Lego? No jeszcze dużo. Aby to wybrać. Dobra, ten wygląda. Aha! Jakaś to była opcja na speedruna, żeby przewalić się szybko na drugą wyspę. A nie pamiętam jaka. Wielkołap! Jak się cieszą małe skrzaty! Pasek postępów. Okej. Działamy szybko. A, hop. Plus minus. Tego tak nikt nie używa. Wojna przyprawi, czas zacząć. Tutaj praca kamery. Dobra, zadziałajmy. Daj mi gejzer przyprawy. Ops. Ewolucja. O, ci jakąś rezydencję walnęli, patrz. Widać, że ich stać. Leżę na ogórkach, nie wiem, co się dorabiali. Dobra. Które mi się to pauzowało? Pauzę? Pauzę, dobra. Będziemy tak strategicznie. Dzida po to. I jedziesz. Po to. Trzeba im szybko coś wydziablać. No, ale tu, tym aspektem zajmiemy się już w następnym odcinku. Spora. To byłem ja, Lisi Gracz. A wy musicie pamiętać o jednej rzeczy magicznej. O komentarzu, subskrypcji i łapce w górze. To jest bardzo istotne dla rozwoju tego kanału. Ja się żegnam. Widzimy się w następnym filmie. Cześć i czołem.